Że kolejność działań. Z Krakowa i z Warszawy.
jeśli chodziło o pokazanie tego, jaka już z jednej strony cel było zorganizowanie warsztatu, z drugiej strony jakby to, że ta droga rowerowa idzie się jednak mniejszą, to był taki może troszkę poboczny. To, co się zadziało na tych warsztatach w październiku, najważniejszego, to było takie porozumienie w sprawie przyszłości żywej ulicy. To znaczy wtedy podjęliśmy decyzję, te osoby, które brały udział w warsztatach, że zorganizujemy trzy żywe ulice w trzech miastach jednego dnia 22 kwietnia. I tak jak widzicie na zdjęciu, tu już powstawały takie pierwsze szkice, pierwsze projekty, zarejestrowano z kim będziemy współpracować, jak to zrobimy, co się będzie dziać. I faktem jest, że jeszcze przez chwilkę po tym 1 października myśmy pozostawali w takiej komunikacji i czekaliśmy na takie ostateczne potwierdzenie, natomiast to było pewne, że to się zadzieje i od 1 października musi się to spokojnie działać. Tylko tutaj właściwie napotkaliśmy pierwszą trudność, to znaczy obszar, takie rozległość geograficzna, bo żywe ulice miały się odbyć w Gliwicach, Krakowie i Warszawie, a jednocześnie byliśmy jednym zespołem, który musiał współdziałać i dobrze się komunikować. I założenie było takie, że te osoby z Katowic, ja i chyba Adamczyk i Ania z zarządu, będziemy koordynować projektowanie tej żywej ulicy. Natomiast no, realnie zespoły w Gliwicach, Krakowie i Warszawie będą się tym zajmować. No i tutaj troszeczkę kuchni tego projektu, bo musieliśmy wymyślić, jak będziemy działać w ogóle, bo wiadomo było, że jeżeli chodzi o taki projekt i taką dużą skalę, no to musimy zarówno zajmować się promocją, czyli projektnikiem, ktoś musi narobić grafikę, ktoś musi zajmować się kontaktem z prasą, bo jeżeli chcemy szerzyć ideę Śródej Ulicy, to musimy tak naprawdę zadbać o to, żeby troszkę rozgłosu się pojawiło. Ktoś musi zajmować się formalnościami. Był też dział techniczny zajmując się projektem i dostarczaniem wszystkich takich materiałów twardych. Ponieważ to był projekt, na który nie mieliśmy żadnych środków, zdecydowaliśmy się pozyskać je poprzez kampanię crowdfundingową, no i tutaj też stworzyliśmy sobie taki zespół. No i jak każdy mieliśmy zrobić koordynator, czyli mieliśmy taką strukturę pionową i poziomą, to znaczy koordynatorzy, którzy zarządzali tym i poziomo, czyli w każdym mieście była osoba, która zajmowała się grafiką, prasą i tak dalej. To są zespoły, które tutaj zespół Wielicki, to jest część zespołu warszawskiego i część zespołu krakowskiego. Ten trząt to było 30 osób tak naprawdę. I więc jakby te trudności komunikacyjne siłą rzeczy musiały być pokonane, wszystko musieliśmy być na nie reagować. I to jest cała drużyna żywej ulicy. Jeżeli chodzi o to, gdzie działaliśmy, to działaliśmy na ulicy Zwycięstwa. To jest dosyć spory obszar. I tak jak widzicie tutaj wszystkie szkice, inwentaryzacje musieliśmy sporządzać ze względu na to, że no, niestety ale formalności trzeba było wypełnić. I to, co bardzo ważne było w tym projekcie, myśmy nie chcieli jakby działać bez kontaktu z miastem, bez kontaktu z zarządcą, bo też trochę widzieliśmy, że będzie to o wiele trudniejsze. Zanim zaczęliśmy zajmować się formalnościami, z każdym z urzędów, z każdym z zarządcą dróg w Krakowie, Warszawie i Gliwicach nawiązaliśmy bezpośredni kontakt. No i tutaj jakby miejsce na to, żeby powiedzieć, że w Krakowie i w Warszawie bardzo fajnie się to udało, tam mieliśmy pełne wsparcie. Natomiast w Gliwicach nas troszeczkę odetchnięto i zasugerowano nam, żebyśmy w ogóle wniosków na zajęcie pasażerów drogowego nie składali. My złożyliśmy ten wniosek, no ale nie dostaliśmy zgody, bo jakby powiedziano nam, że miasto nie chce takiej formy. Nie widzi potrzeby, żeby organizować takie wydarzenie. Oczywiście uzasadniając tę decyzję tym, że samochody, jeżeli chcielibyśmy tutaj zainstalować na zwycięstwo drogę dla roweru, samochody musiałyby przemieszczać się po drogisku, co zwiększyłoby hałas na ulicy Zwycięstwa i zwiększyło
Tylko, przepraszam, do mikrofonu, jakbyś można było. Mam jeden? Mamy dwa. Prototypowanie i testowanie różnych rodzajów ulic jest super ważne.
ale dla nas ważne też było bardzo zbudowanie grupy. I dlatego te ulice w sumie są różne, nie ma żadnej jakiejś zasady bardzo konkretnej, jak takiej metodologicznej, jaka to by miała być ulica. Bo myśmy się też mocno skupili też na takim kontekście lokalnym grup, które były w tym miejscu. Czyli na przykład w Gliwicach to była decyzja grupy, która chciała działać w Gliwicach. I w Gliwicach jeszcze była troszeczkę inna sytuacja niż w innych miastach, bo w innych miastach to były grupy, które dopiero powstawały, a w Gliwicach to była grupa, która już w jakimś stopniu była zawiązana, bo to była Gliwicka Rada Rowerowa i Ośrodek Studiów Miejskich, czyli dwie organizacje, które już de facto działają w mieście, mają swoją sławę, są aktywistami i to też wpływało na to, co się tak naprawdę działo w tym projekcie. Myśmy, prócz tego, że testujemy ulicę, sprawdzamy, czy w ogóle taki prototyp ma sens, bo mieliśmy takie intuicje. My po prostu nam to, ja trochę żałuję, że Magda nie opowiedziała też o tym, skąd się w ogóle wziął ten pomysł z prototypem, bo tam też jest dość ciekawa historia na tym stoi. My się czasami trochę z tego śmiejemy, ale dla nas właśnie ważniejsze było, żeby zobaczyć, czy da się zrobić projekt w różnych miastach, zbudować tam grupy i te grupy spróbują przetestować narzędzie prototypowania. I nie myśleliśmy o tym aż tak super metodologicznie, bo jakbyśmy tak myśleli o tym, to nie udałoby nam się zbudować grupy, a tak naprawdę grupa była podstawą tego, że w ogóle coś powstało i że w ogóle coś się zadziało. I te grupy też robiły badania, znaczy zapraszały mieszkańców do współpracy metodą door-to-door. Chodziły po mieszkaniach i rozmawiały z mieszkańcami, zapraszały ich na wydarzenie, pracowały. W jednych miastach to się lepiej udało, w innych trochę gorzej. To naprawdę też zależało od tego, na ile dana grupa była zdeterminowana, czy tam się pojawił ktoś, kto miał kompetencje takie bardziej socjologiczne, czy nie. Więc myśmy się bardziej skupili tak naprawdę na budowaniu grup, niż na konkretnych ulicach i sprawdzaniu tego, jak na przykład ten typ ulicy mógłby zadziałać. Tylko dla nas takie działanie oddolne. Myśmy cały czas podkreślali, że robimy ten projekt społecznie i to jakby zauważyła osoba, która dołączyła do nas w trakcie. Myśmy zaliczyli taki solidny kryzys w grupie, gdzieś w marcu, czy na przełomie marca i kwietnia, czyli tuż przed wydarzeniem, gdzie wszyscy mieli dość, wszyscy byli zmęczeni, wszyscy byliśmy w trakcie zbiórki crowdfundingowej, byliśmy sfrustrowani, nie chciało nam się nic. Ale dla nas jakby najważniejsze było to, żeby się spotkać i żeby właśnie jakby razem z... Mieliśmy też szczęście, bo początkiem naszego zespołu była Natalia, która jest psycholożką i po prostu razem z nią bardzo przepracowaliśmy te problemy, ale dla nas jakby cały czas było najważniejsze to, że robimy to społecznie i dbamy o to, żeby jakby grupa nam się nie rozpadła. I dbaliśmy zawsze o tym, jest komfort i wzajemne zrozumienie. I stąd też jakby te Jani powiedziała, że te kwestie urbanistyczne, one jakby były istotne, ale nie najistotniejsze tak naprawdę w tym projekcie, bo nie zagwarantowalibyśmy tak naprawdę trwałości tego projektu, bo to, co jest bardzo ważne, to jest to, że grupy w tych trzech miastach właściwie dalej działają. Już z mniejszą pomocą, z mniejszym nadzorem, ale one dalej działają, bo są na tyle silne i związane ze sobą, że przejęły tą rolę po prostu od nas niejako. I to jest jakby ogromny sukces tego projektu. I to są przykłady, to też wyróżnia te jak zwróciłeś uwagę, to są sobie trzy różne ulice, one zostały zagospodarowane w zupełnie różny sposób, bo w Gliwicach ona tak naprawdę teoretycznie można było powiedzieć, że ta przywołka się nie odbyła. Skoro nie dostaliśmy zgody, no to jak to? Ale ogromnym właśnie sukcesem było to, że tą tak zwane kolędowanie, bo tego do tego sobie myślimy, kolędowanie po prostu, grupa Gliwicka nawiązała kontakt z przedsiębiorcami, z mieszkańcami i tam również zawiązała się szersza grupa mieszkańców, którzy chcą dalej jakby dbać o to i walczyć o to, żeby zwycięstwa się zmieniła. Jeżeli chodzi o Warszawę, to tutaj ta właściwie chyba najbardziej intensywnie ta współpraca z mieszkańcami przebiegała, ponieważ tam została zorganizowana seria warsztatów i mieszkańcy byli współtwórcami, żeby
możemy wrócić do drugiego slajdu? W ogóle do drugiego prezentacji. Ja rozumiem tak, że waszym celem było zainicjowanie grup i tak powinno być. Natomiast chodzi mi o to, jakby mając pewnego rodzaju podejście, tak, w ogóle Andrzej Świetlikowski, Instytut Działania Miejskich w Białystoku, projektując cokolwiek, projektując jakby drogę, tak, czy dla rowerów, czy dla pieszych, uważam, że rower pieszy ma pierwszeństwo nad samochodem, ale to jest inna sprawa. Później oglądając, jakby widząc ten slajd, a później widząc ten slajd w rzeczywistości, jak ta ulica wyglądała, tak? Rozwinęliście plac, rozwinęliście rowerową, postawiliście kwiaty, krzesła. Natomiast zabrakło mi tam po prostu przejść do pieszych. Znaczy, trochę. Tak? Znaczy, gdzieś tu to był problem. Znaczy tak, bo to było to, co widzieliśmy dalej, tak? Czyli to chodzi o to zdjęcie. Tak, to dokładnie chodzi o to zdjęcie, bo mamy samochody, ok, mają super przestrzeń, rower ma super przestrzeń, a pieszy nie. Pieszy ma swoje miejsce na chodniku, ale ja myślę też troszkę odejść od rozmowy na temat jakby sensu stricte rozwiązań. Bo na przykład myśmy dla przykładu uwagi na temat tej akurat realizacji zbieraliśmy, gdzieś tam się zbierało pod artykułami prasowymi i ktoś skomentował, to jest strefa tempo 30. I ktoś stwierdził, kurczę, ja to droga dla rower strefa 30 w ogóle bez sensu. Ale jakby to nie jest, my nie chcemy się skupiać na rozwiązaniach infrastrukturalnych. Tak, to jest jakby rozwiązanie, którym powinni się zajmować projektanci, powinni się zajmować miasto. My chcemy tylko i wyłącznie sygnalizować i zwracać uwagę na to, że można po prostu jakby wyglądać, że można to troszeczkę inaczej, tak? Czyli jakby tam, gdybyśmy walczyli o prawa pieszych, tak jak tutaj mówili pieszych, tak? No to pewnie może faktycznie byśmy gdzieś tam to przejście zainstalowali, ale to był fragment 12-metrowy, który też nie był w stanie zmieścić wszystkich, tak? Jakby to jest problem. Tak, ale ja się z Tobą nie zgodzę. Tylko nie wiem, czy mnie słychać. Ja się z Magdą nie zgodzę, bo są dwa aspekty tego projektu i fajnie w ogóle, że mówisz o pieszych, bo w tej pierwszej wersji prototypu było w ogóle tak, że że grupa była zafascynowana filmikiem z Talina? Chyba tak. Z Talina, gdzie został zrobiony z płyt OSB taki właśnie kawałek ulicy, to było piękne, to wyglądało na filmiku, no to wyglądało ekstra, nie? No i ja pracowałam właśnie z tą grupą i oni tak mówią, słuchaj, 5 000 nam jest potrzebne na to, żeby, ja wrócę zaraz do tych pieszych, nie? 5 000 nam jest potrzebne, żeby zrobić takie samo coś u nas. No ja mówię, ale my nie mamy tyle, my mamy 1000 zł. No, ale to co my zrobimy? To my nie mamy co zrobić. No i myśmy wtedy wymyślili, że rozłożymy banery, że po prostu na banerze wydrukujemy ścieżkę rowerową, a resztę rozłożymy białym banerem, bo nie mamy kasy na drukowanie, to będzie tanie, spoko. No i tu się zaczyna prototypowanie właśnie, że my chcemy coś pokazać ludziom, o czymś rozmawiać i przychodzimy na to wydarzenie. To ładnie tutaj wygląda na zdjęciu, ale nikt nie wchodzi na ten cholerny biały baner, bo on po prostu stopami się przejdzie i właściwie to nie spełnia założenia prototypu, czyli tego, że ktoś zobaczy, o kurczę, tu jest inaczej, tylko on się tego boi. I my przez to, że zrobiliśmy tą żywą ulicę, to zrobiliśmy prototyp prototypowania tak naprawdę. I oczywiście, jeżeli ty chcesz pokazać, że na przykład tu przydałoby się przejście dla pieszych albo przestrzeń dla pieszych, w Poznaniu po prostu wyłączyli światła i sprawdzili, i to też był prototyp, sprawdzili, że właściwie te światła nie są potrzebne, bo jest ta sama płynność ruchu. Więc ja bym chciała też, żeby... że jakby są dwa aspekty tego projektu. Magda mówi o tym aspekcie bardziej takim budowania grupy, który był dla nas super ważny i on jest w ogóle w partycypacji dla nas
bardzo istotne. Bo tak naprawdę ludzie się angażują wtedy, kiedy ta grupa jest zbudowana, czują, że coś mogą zrobić, mają jakąś sprawczość i rzeczywiście ta grupa jest. I że nie robimy tego jak spadochroniarze tylko my, tylko jeszcze jest społeczność i w Warszawie na przykład jest super rzecz, bo zaangażował się chłopak, który jest w liceum i on teraz robi swoje spotkania Żywej Ulicy. I grupa warszawska jemu pomaga te spotkania z mieszkańcami prowadzić, bo mieszkańcom się tak spodobała Żywa Ulica, że oni chcą po prostu robić swoją Żywą Ulicę. I to jest dla nas taki efekt właśnie tego, taki efekt motyla. Ale jest jeszcze drugi aspekt, o którym ty mówisz, czyli ten taki stricte urbanistyczny, nad którym my dalej pracujemy. Że my tak w tej projektu Żywa Ulica nie zamykamy, bo mamy intuicję, że prototypowanie przestrzeni publicznej czy przestrzeni ulicy jest bardzo ważne i właśnie praca nad rozwiązaniami. Tylko jeszcze mamy intuicję jak, ze ścieżką rowerową to było super, bo my udowadniamy, że słuchajcie, ten samochód się zmieści i można przejechać samochodem i to jest nieprawda, że on się tutaj nie zmieści. Zamknięcie świata udowadnia, słuchajcie, takie rozwiązanie jest możliwe, ale jeszcze jest drugi aspekt prototypowania. Ten pierwszy to jest właśnie, my pokazujemy, że to rozwiązanie jest możliwe i tak, doświadczcie jego, ale potem jeszcze jest na przykład taki aspekt, że w Gliwicach to było, bo ja byłam w Gliwicach i robiłam wywiady z ludźmi. To jest w ogóle super doświadczenie, że tam, słuchajcie, tam były tylko rozstawione rośliny. Ale ładne były rośliny postawione. I jak mieszkanie, jak ktoś, kto przechodzi, po prostu przechodzi, zobaczył, że to jest roślina duża, a to jest taki mały, mała doniczka, w której są trzy prymulki, mówił, no kurczę, czemu ta ulica nie jest inna? I już był jakiś pretekst do rozmowy, czyli ten prototyp mógł też służyć do tego, żeby być w ogóle punktem konsultacyjnym z mieszkańcami. Więc jest dużo jakby rozwiązań. No i jeszcze jest prototyp, kwestia prototypu taka, że tak jak myśmy próbowali prototyp nasz zaprototypować, czyli pracujemy non-stop nad tym idealnym rozwiązaniem. Czyli patrzymy, co się dzieje w tej przestrzeni, nie udowadniamy, że to rozwiązanie jest najlepsze, tylko patrzymy poprzez to rozwiązanie, jak można by było to inaczej zaprojektować. Więc jest kilka aspektów prototypowania, które są istotne, ale co jest ważne, że mieszkańcy nie patrzą na mapę, nie patrzą na makietę, tylko doświadczają realnie tego, mają to doświadczenie Żywej Ulicy i to też było fajne, jak właśnie robiłam wywiad, że myśmy stanęły w ogóle w takim trochę zczachłym miejscu, bo nie stanęłyśmy za Żywą Ulicą, czyli ktoś przeszedł już sobie przez ten kawałek właśnie zmieniony po prostu roślinami, tylko przechodził z drugiej strony i myśmy pytali o Żywą Ulicę i tak nikt nie wiedział, o co chodzi, nie? Więc w tym to prototypowanie ma bardzo wiele aspektów, które można rzeczywiście wykorzystać w konsultacjach. Myśmy też na przykład w Tychach wykorzystali to w konsultacjach. To też w jakimś stopniu zadziałało. Więc to jest naprawdę takie narzędzie, z którym można pracować. Mogę to skończyć, bo jakby moje pytanie, a pracuję również z samorządami. Czasami jest tak, że mamy tylko jedną próbę. Nie wiem, albo projektowania, albo pokazania urzędnikowi, bądź urzędnikom, bądź prezydentowi, burmistrzowi, albo kogokolwiek innemu, że chcemy zrobić to tak, a nie inaczej. Chodzi mi o to, że przy projektowaniu Żywej Ulicy albo czegokolwiek innego, czasami dobrze jest tak, przemyśleć jak te wszystkie aspekty, biorąc pod uwagę również konsultacje, tak, tłumacząc, że okej, zrobiliśmy tak, ale jednocześnie prowadzimy konsultacje, żeby wiedzieć, jak to ma wyglądać, ale tutaj jak gdyby możemy wpaść w pułapkę, bo jeżeli, nie wiem, urzędnik albo urbanista przyjdzie i zobaczy, tak, na przykład chodnika, który tutaj był, okej, zrobiliście fajnie, ładnie to wygląda, ale nie jest to jak gdyby sama ładność, to nie do końca to. Tak. Tak, że to ma być funkcjonalne.
jakby chodzi mi tylko i wyłącznie o to, bo jeżeli inne miasta szły za tymi przykładami, to też trzeba brać pod uwagę, ok, budujemy grupę, która to robi, i to jest mega istotne, ale pokazujemy też, jak gdyby na ulicy, nie wiem, dwa albo trzy przykłady, że tak się da robić. I to jest jednocześnie przykład konsultacji. Bo jeżeli od razu zrobimy źle, to może być nie zbyt długiej próby. O to chodzi. No dlatego myśmy też te próby robili, robili własnymi siłami, bo trzeba powiedzieć tak, że no, dużo pracy było w to włożone, osób, które robiły to społecznie, bo czują, że coś w tym jest i coś, co chcą rozwijać. I ja się z Tobą zgadzam, że jest na pewno też taki aspekt, w szczególności we współpracy z samorządem, że trzeba osiągnąć sukces, bo niestety każda porażka nie jest traktowana jak nauka, co jest bardzo smutne i jest mi z tego powodu przykro, no ale tak jest i tego się, no nie wiem, który burmistrz chce powiedzieć, że on się tutaj uczy, czy prezydent, to jest na pewno bardzo trudne, ale myślę, że może nie wiem, to zależy od tego, jaki komunikat komu chcemy przekazać, tak? Agnieszko jest to rozumiałam z pierwszych dnia, czyli tak naprawdę jednostka budżetowa, czy powinnam. My ostatnio mieliśmy też podstrukowanie przestrzeni na jednym z obszarów naszych zaktywizowanych, korzystaliśmy z pomocy studentów do układu kultury, polityki i zastanawiam się, na ile istnieje konieczność przeprowadzenia jakichkolwiek działań przestrzennych, które jest z założenia tego typu mają być tanie i jakby być jakimś takim namiastką tego rozwiązania, na ile musi być to współpracować właśnie o eventowość, tak? Bo w momencie, bo jest pewien event, który dookoła tego jest, w momencie, kiedy zostawiliście to bez żadnej animacji, to po prostu właśnie tak jak ludzie się boją, a ludzie rozumieją. Moje pytanie jest, ja mam taki teraz po tym naszym doświadczeniu rozdźwięk, że z jednej strony chcę, żeby zaobserwować, jak ludzie reagują na pewne rozwiązanie przestrzenne, które nie jest docelowe i w związku z tym jest tylko namiastką jakiegoś rozwiązania. U nas na przykład studenci zamienili parking, chcieli pokazać sobie teren zielony i namalowali po prostu zielonymi kółkami cały ten parking i jakby tą przestrzeń tak dzielili. Natomiast ludzie oczywiście fajnie, bo gdzieś zaczęły bawić tam i skakać wody. Natomiast na ile trzeba animować i mówić, proszę Państwa, tutaj byłoby tak, jak ta przestrzeń wyglądała, a na ile patrzeć, jak ludzie by reagowali na to rozwiązanie przestrzenne. To jest dla mnie, czy animować, czy obserwować, a jeżeli obserwować, to jak to zaprojektować, żeby to było tanie, ale też zrozumiałe. To zależy, co jednostka podejmująca decyzję chce osiągnąć. Bo jeżeli chcemy porozmawiać, wywołać dyskusję i nie przekonywać do rozwiązań, ale zobaczyć, jakie są reakcje i właściwie co ludzie myślą, to wtedy event jest istotny, bo mamy przestrzeń do dyskusji. Jeżeli chcemy tylko zaobserwować i widzieć, że rzeczywiście zmienia się jakiś sposób użytkowania, no to wtedy robimy tajemniczego klienta. Zależy, co wy chcecie osiągnąć. My chcemy akurat osiągnąć wytyczne do projektowania tej przestrzeni, tak? I Ale wytyczne mogą być jakby pozyskiwane na dwa sposoby. I te dwa sposoby są tak samo, bo co jest też istotne przy tym myśleniu o w ogóle prototypowaniu, że możemy zrobić badania ilościowe i możemy zrobić badania jakościowe. Jedni projektanci wykorzystają badania jakościowe do projektowania, bo dla nich ważniejsze są tak zwane, to się w mowie nazywa, znaczy nie wiem jak to nazywa, no, pozyskać jakieś punkty zaczepienia do tego, żeby projektować, bo oni muszą porozmawiać z ludźmi, żeby wiedzieć, co oni o tym myślą i prototyp wywołuje dyskusję, a są projektanci, którzy będą po prostu obserwować, co się dzieje.
I to są dwa sposoby. I te dwa sposoby, każdy z nich jest dobry. I każdy z nich ma swoje plusy i minusy. I teraz pytanie jest takie, czy ten projektant, czy na przykład jakaś jednostka podejmująca decyzję co do tego, co ma być zaprojektowane, jak ma być zaprojektowana, to czy ona rzeczywiście, znaczy, którą z tych ścieżek chce wybrać. I naprawdę tutaj sami projektanci jakoś, bo to jest wszystko też powiązane z projektowaniem produktu, tak jak się projektuje teraz, projektuje się usługi chociażby IT, w ten sam sposób to się odbywa. Są i metody ilościowe, czyli sprawdzamy, jak działa jedno rozwiązanie, jak działa drugie rozwiązanie, mamy test A i B i wybieramy. Albo jesteśmy na etapie jeszcze diagnozowania, nie do końca mamy pomysł na projekt, albo mamy jakiś pomysł na projekt, albo chcemy dopiero o tym porozmawiać, chcemy zebrać informacje, wtedy robimy badania jakościowe. I tutaj nie można powiedzieć, że metoda ilościowa jest gorsza od metody jakościowej. To zależy po prostu od tego, którą metodę dany projektant lepiej czuje i z którą lepiej się po prostu identyfikuje. Ja się na przykład identyfikuję mocno z badaniami jakościowymi. Muszę pójść w teren, porozmawiać z ludźmi, posłuchać sobie, co mówią różne osoby, posłuchać różnych głosów, nie tylko tych, którym się podoba to mój punkt widzenia, ale też te osoby, które mają trochę inny punkt widzenia. I dla mnie to jest na przykład super ważne. Ja będę tego bronić, bo mi się tak po prostu dobrze projektuje. Ja tak lubię projektować. Ale może być ktoś, dla kogo to akurat nie jest istotne i potrzebuje tylko sprawdzić, czy tak, czy tak. Czy zielone, czy czerwone. Mnie na przykład nie interesuje, czy zielone, czy czerwone, tylko mnie interesuje, czy na ile ktoś jest się w stanie zgodzić na to, żeby zabrać przestrzeń parkingową i na przykład zostawić przestrzeń zieloną. I czy jesteśmy w stanie w tej społeczności, która będzie korzystać z tej przestrzeni, w ogóle o tym rozmawiać. Tylko, że to jest na przykład w małej skali, a takie prototypowanie, gdzie nie ma właściciela, no to ciężko jest o tą dyskusję, ale też można jakoś zebrać jakościowo głos, więc no na tym się trzeba zastanowić, co jest tak naprawdę lepsze dla Was. Co wy chcecie osiągnąć? Chciałam zapytać o taką rzecz. Jeśli dochodzi do konfliktu z mieszkańcami zagospodarowaną ulicy, czy to jest sposób na to, żeby próbować taki konflikt eliminować, żeby wypracować nowe wspólne rozwiązanie? Jak sądzicie te swoje doświadczenia? Znaczy myśmy, ja muszę troszeczkę opatrzyć wstępne, bo na przykład w Krakowie jest to inna sytuacja tak naprawdę, bo nasze działania na tej mierze troszeczkę się taki konflikt miejski wpisują, to znaczy że odnośnie wprowadzenia strefy złotej i właśnie zakazu wjazdu w ogóle na części miasta. Na pewno co do metody takiej warsztatowej, bo jakby dla mnie to, co się zadziało w Krakowie, czyli konsultacje zarządu dróg, czy organizacja konsultacji takiej formy, gdzie ktoś tutaj na podium, a ktoś na sali siedzi 100 osób i jeden mikrofon jest i tam faktycznie doszło do takiego konfliktu, to ja myślę, że taka metoda właśnie prototypowania połączona z metodą warsztatową na pewno jest sposobem w ogóle na inną rozmowę. I jakby, no nie może nie chodzi o łagodzenie konfliktu, ale jakby jest sposób na to, żeby mieszkańcy zrozumieli i jak z jednej strony rzeczy woda, że zrozumieli potrzeby mieszkańców, z drugiej strony być może też na to, żeby mieszkańcy zrozumieli pewne procedury, czy jakieś tam konieczność, nie wiem, wprowadzanie zmian w mieście. A ja się zapytam, jak był tytuł konfliktu? O pasy rowerowe. Jeśli chodzi o pasy rowerowe, to one zazwyczaj też dłużej chcą, żeby pasy rowerowe zostały. No i to jest całą przeciwko, tak? No to dla mnie to też jest jakiś, tak, takie produkowanie jest sposobem na może być sposobem na taki konflikt. No bo wtedy Państwo rzeczywiście musicie się zastanowić nad badaniem, które będzie przed i po takim prototypowaniu. Czyli tutaj współpracowali z socjologami z UJ-u. Jeszcze pracuję
oni mają teraz refleksje dotyczące tego, jak właściwie takie badanie powinno przebiegać, bo to wcale nie jest takie proste, żeby zaprogramować dobre badanie do tego. Bo często w takim konflikcie ludzie operują tak naprawdę na konflikcie danych, że mówią, że tak jest albo tak jest. I teraz trzeba coś udowodnić komuś. I dobre badanie dołączone do takiego prototypu jest bardzo ważne. To jest super istotne. I tutaj badanie, właśnie taka obserwacja bez eventowości jest ważna, tak? A jeżeli chcemy rozpocząć w ogóle dyskusję o mobilności w mieście, to event ma znaczenie. Ale tu rzeczywiście trzeba się zastanowić, co chcemy osiągnąć, co chcemy ludziom pokazać. Nie chcieli, nie rozumieli tego, tak? Że przechodzą przez jakiś nowy prototyp chodnika, w jaki sposób to zaprototypować, żeby ta obserwacja była jakby miarodajna, nie? Bo jak u nas studenci zaprojektowali plac zabaw i ustawiali jakieś śmieszne opony, dzieciaki patrzyły na to z boku, jakby bez animacji powiedzenia, słuchajcie dzieciaki, a to jest plac zabaw, to my tego nie zrozumieli. I to jest też, myślę, że bardzo ważne, żeby powiedzieć, jak to zrozumiane, no, jeżeli chce się tylko przekonać. Dla nas to była taka, tak jak ja nie mówiła, tak pierwsze było, ta pierwsza ilustracja to jest pierwsza żywa ulica, na której byśmy się uczyli robić żywą ulicę tak naprawdę, bo wtedy każdy z nas bał się podchodzić do ludzi, bo to też było nasze pierwsze doświadczenie naszej grupy, bał się rozmawiać z ludźmi, wyzwaniają się czym nie było przemyślanego sposobu na rozmowę z mieszkańcami. I to była dla nas, z jednej strony to pięknie wyglądało i to przykuwało uwagę, jak to super wygląda na zdjęciach naprawdę. Natomiast to była dla nas nie porażka, tylko taka lekcja, że trzeba to inaczej zrobić, tak? Trzeba po prostu to mądrze zaprojektować, tak żeby ludzie nie bali się jakby przebywać w tej przestrzeni. I to był to prototypu po prostu. My cały czas wysuwamy po prostu wnioski z tego, co się dzieje, też troszkę tego uczymy. Mnie się zdarzyło już porozmawiać z... Mi się zdarzyło rozmawiać z firmami, które produkują meble miejskie. Ja nie byłam w ogóle zainteresowana prototypowaniem. Nie wiem, na ile to jest sensowne, to jeszcze jest do zbadania, tak? Ale gdzieś też na nim jakiś audyt tego, co one wytwarzają. Znaczy, tak miałam odsłuch od jednej firmy, z którą rozmawiałam. Więc masz rację, że naprawdę trzeba się zastanowić, co się chce osiągnąć prototypem. Na przykład to, o czym pani mówi, to jest dość łatwe do sprawdzenia tak naprawdę. No, to jest narysowanie pasów rowerowych, niekoniecznie trzeba je robić od razu takie, jak mają być, nie? Ale to łatwiej sprawdzić. Plac zabaw? No gorzej. Celem jest taki plac, jak mówię, jest duża i bardzo często oczęszczane. Ja się martwię, co znaczy się mamy dużą ulicę, bardzo mocno uczęszczaną, ona jest bardzo często zakorkowana i wtedy wejście z pasem rowerowym, gdzie obawa mieszkańców to jest dokładnie taka, że się pogorszy jeszcze sytuacja. Dlatego po pierwsze nie wiem, jak z tymi prawnymi rozwiązaniami, jak można wejść w taką ulicę, która jest tak mocno intensywnie użytkowana. No i właśnie też zastanawiam się nad tym, czy wejście, bo mówiłaś o badaniach, tak? Z badaniami ja mówię taki był problem, że za każdym razem mieszkańcy mówią, one są niewiarygodne. Ten instytut, podawaliśmy różne dane, ale za każdym razem mieszkańcy mieli wątpliwości. To na pewno są dobrze właściwie zrobione badania. Dlatego też tutaj to nie jest takie proste dowodzenie mieszkańcom, że na pewno są wygodnie i dobrze zrobione badania, bo to jest jakby nie jest to początek, tak? Tylko kiedy chodzi o taki bardzo ostry.
rzeczy jest, myślę, że to jest też trochę tak, że część tego konfliktu jest zamartwiona. I że to wcale nie jest tak, że... Znaczy, to, na to też trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli już ten konflikt jest tak mocno nawarstwiony, to wyjście z niego wcale nie jest takie proste. I to też wymaga współpracy czy z mediatorem, który też powinien ocenić, czy w ogóle jest sens się za ten konflikt brać, bo to może jest tak być nawarstwiony różnymi kwestiami, że żadne próbowanie nie pomoże, nic nie pomoże, bo po prostu ci ludzie już są w takiej fazie, żeby się najmniej powystrzelali wszyscy. I no to nie ma się co tutaj specjalnie, znaczy no nie ma się co czarować. No to jest tak jak w każdej relacji między ludźmi, jeżeli konflikt jest bardzo nawarstwiony i ktoś nie chce, no to nie ma magicznego proszku. To ja może. Wszystkie odpowiedzi dla Ciebie pojawią się w książce, która będzie się w Polsce 30 czerwca. Walka o Józef, Janet Zabichan. Pani, która była przez 6 lat dyrektorką w Nowym Jorku. Czyli miasto pewnie podobniejsze do Warszawy niż Gliwice tak naprawdę. Jeżeli chodzi o skalę ulic. I tam jest bardzo dużo przykładów podobnych działań, jakie wy robiłyście. Znaczy prototypowanie, które było absolutnie niezbędne, żeby coś przyszło. Było ono niezbędne, żeby na przykład zamknąć Broadway. Przerwać ruch przestrzeni, z której korzysta kilkaset tysięcy ludzi dziennie. Protokołowanie okazało się niezbędne właśnie wtedy, kiedy poszedł bardzo mocne reaktywacje, dlatego że nasz projekt ewidentnie zabiera samochodom. I wtedy też jest potrzebna na ogół animacja. My żeśmy się o tym Poznaniu przekonali, robiąc zmiany na ulicy Rejczaka Pod Wolności. To jest ścisłe centrum miasta, które jest planowane do przebudowy. W sierpniu zeszłego roku wprowadziliśmy tam zmiany takie będące tu typową czasową zmianą organizacji ruchu, bardzo zmieniającą dla samochodów. I pojawił się projekt, którego echa no, są jeszcze używane, dlatego że nie zrobiliśmy animacji od razu. Zrobiliśmy animację opóźnioną, czyli na dzień bez samochodu i wtedy pojawiły się tam setki tysięcy osób, które swoją obecnością, swoją zabawą, swoim byciem w tej przestrzeni, która kiedyś była przestrzenią ruchu samochodów, doświadczyły, że ta przestrzeń jest im potrzebna. Ale to, że tej animacji było na początku, sprawiło, że projekt no, zbierał łatkę projektu kontrowersyjnego. Podobny błąd zrobiliśmy, mówię tutaj o osobie w innej roli, czyli Fundacja Fenomen w Łodzi, robiąc parkę, też zabierając to chyba dwa miejsca parkingowe. To jakoś to przeszło. Znaczy, dwa miejsca pewnie nie jest tego strasznie dużo, ale to, że nie zrobiliśmy animacji, byliśmy na tym projekcie takich 40 tysięcy, sprawiło, że projekt po jesieni został zawinięty, no i nie wrócił na swoje miejsce. Niestety, dlatego że no nie ma obrazka, gdzie widać, że dużo ludzi siedzi. Jeszcze do tych pasów rowerowych. Jeszcze do Nowego Jorku. Oni tam nie mają takiej przestrzeni, jaką mamy, nie wiem, w Warszawie, w niektórych polskich miastach, bardzo szerokie chodniki, jakieś trawniki, które nie mogą być zabudowane, bo tam nie mogą być zadrzewione, bo musi być widoczność i tak dalej. Czyli swoim programem rowerowym musieli lecieć tylko i wyłącznie pasy do samochodu.
I było to kontrowersyjne ustawy reprezentacji. Janet Sirkham wychowała się z procesu, który wytoczono w wielu zeszłym roku, 4 lata po zakończeniu pracy dla Nowego Jorku. I oni pracowali, wiedząc, że zmiany nie dokonuje się konsensusem po prostu. Natomiast robili badania, z których wynikało, że 65% mieszkańców jest za. Co znaczy 30%? Czyli jak najbardziej musieli pracować cały czas z bardzo krzykliwą, ale jednak mniejszościową grupą. Ale wiedząc, że większość jest za, mimo że oczywiście rowerzystów jest o wiele mniej, to jest prawda nie tylko w Nowym Jorku, ale też w Warszawie, czy drugi jeszcze niż 65%. Wiedząc o tym i godząc się na pracę w warunkach konfliktu, zmienili sieć, która w konsekwencji bardzo zmieniła to miasto. I myślę, że wiele polskich miast musi się jednak pogodzić z pracą warunków konfliktu, że zmiany nie wykonuje się konsensusem i dopiero wtedy ruszy w ulice, które są krytyczne i nie można iść konfliktowo. No jak na przykład zwycięstwo w ulicy, konflikty. My z kolei, mówię tutaj, z prezydenckich w Łodzi opisywaliśmy, nie wiem, czy książce firmy, to też jest 5-6 lat, które opisuje, gdzie historia tego konfliktu sięga o wiele jeszcze dalej. To jest prawda. Dzięki za ten głos. Bardzo się musi ukończyć. Ale ja jeszcze chciałam właśnie, bo dla mnie to jest najważniejsze, kończąc to spotkanie, bo to, co ty powiedziałeś o właśnie Janet Sirkham, dla mnie to była ogromna jakby motywacja i inspiracja, bo jak mi było źle podczas tego projektu, to włączyłam sobie TED Talk, kiedy ona opowiada przez 14 minut w sposób charyzmatyczny o tych zmianach, jakie wprowadzali, i opowiada to jakby bez zająknięcia, w taki sposób, że oni wiedzieli, tylko że to miasto wiedziało. Jakby to miasto wiedziało, co ma robić, i oni byli zdeterminowani, i jakby wiadomo było, że nie ustąpią, jakby nie wiadomo co. I dzięki temu celowi właściwie udało mi się te zmiany wprowadzić. No, ale tutaj jakby na takim poziomie działań jakby z poziomu NGO-su we współpracy tylko z miastem, no to wiadomo, że to możemy rozmawiać o jakichś takich mniejszych zmianach i o uświadamianiu bardziej ludzi niż o realnych dużych zmianach. Ale się z Tobą w 100% zgadzam, że jeżeli ma nastąpić zmiana, to wtedy szukamy ambasadorów zmiany i ciśniemy, i to jest tak, żeby to ciśniemy, bo nawet jak myśmy pracowali nad planem mobilności w jednym z miast, to było tak, że rozmawialiśmy też o zamknięciu ulicy dla samochodu i też nam mówili urzędnicy, no już trudna rozmowa z przedsiębiorcami, oni nie chcą, ale pojawiło się kilka pierwiastków, to znaczy kilka osób, które rzeczywiście chciały. I tutaj jest jakaś taka praca do wykonania z tymi osobami, które chcą, co można zrobić. I wtedy ta praca rzeczywiście jest konstruktywna, bo zaczynacie Państwo myśleć o tym, co można zrobić w takiej sytuacji, jeżeli jest na jakiejś ulicy, jest jeden, dwóch przedsiębiorców, którzy chcą tej zmiany na przykład. I to są jacyś ambasadorowie zmiany i z nimi rzeczywiście jest sens pracować, bo praca ze wszystkimi, no ona się skończy tylko na właściwie dyskusji, takiej pyskówce o tym, że my nie chcemy i zagłosujmy. I tak wygląda ta rozmowa. To jest tak, że tych ludzi się nie przekona, bo oni mają po prostu zupełnie mają inne wartości, oni pracowali ileś lat i więc ciężko sobie wyobrazić inną rzeczywistość. Więc dobrze jest pracować z tymi też ludźmi, którzy sobie tą inną rzeczywistość są w stanie wyobrazić i gdzieś wspierać się w tych rozwiązaniach przy pracy z nimi i wymyślaniu tych rozwiązań z nimi. Tak jest moje zdanie. Że przy wdrażaniu zmiany to jest bardzo ważne, żeby byli tacy ambasadorzy i żeby z nimi pracować. Dziękuję.